Państwa, godzina jest 18.01. Z dużą przyjemnością witamy Państwa w progach Akademii Leona Koźmińskiego jako partnera Festiwalu Nauki. Witam Państwa też jako reprezentant Rady Programowej Festiwalu Nauki w imieniu Pani Dyrektor Zuzanny Teplic i Pani Szefowej Joanny Jurewicz. Nasz wykładowca dr Marek Kurczak, pracownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego, będzie wprowadzał nas w temat hologram, czy tylko w Gwiezdnych Wojnach, czy nas zastąpi. Także zapraszam wszystkich do wysłuchania wykładu i na pewno do debaty i dyskusji. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Dodam jeszcze, że poza tym, że pracuję w Katedrze Przedsiębiorczości, jeszcze pracuję w Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego, bo mamy takie studium, gdzie prowadzimy też studia podyplomowe dla sektora kosmicznego i prowadzimy też badania związane z sektorem kosmicznym, a poza tym jestem też ekspertem w Platformie Przemysłu Przyszłości. To jest taka instytucja rządowa, która zajmuje się wprowadzaniem rozwiązań przemysłu 4.0 w Polsce. Jak Państwo widzicie, nie jestem hologramem. Nie musicie Państwo tego sprawdzać, nie trzeba rzucać we mnie przedmiotami. Jestem na żywo, więc troszkę, że tak powiem, tutaj zaprzeczamy pewnej tezie czy pewnym rzeczom, które są związane z tematem wykładu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat, bardziej może na temat teleobecności niż stricte samych hologramów. A dlaczego, to jeszcze za chwilę o tym powiemy. Dlaczego z tymi hologramami mamy pewien problem i ich rozwój może nie jest tak szybki, jakbyśmy mogli się spodziewać. I jak odpalamy nasze zegarki czy nasze telefony komórkowe, to nie pokazuje nam się księżniczka Leia, tak jak w Gwiezdnych Wojnach. Ale zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od takiego pytania, które moglibyśmy sobie postawić. To jest pytanie, dlaczego w ogóle hologramy nas fascynują? Bo obecność Państwa tutaj pokazuje, że te hologramy mają w sobie coś takiego atrakcyjnego i przyciągającego, co pobudza naszą wyobraźnię. Zwykle, kiedy mamy do czynienia z jakąś nową technologią, to mamy do czynienia, często ona jest abstrakcyjna, to znaczy ludzie słyszą i nie bardzo wiedzą, o co chodzi, albo nie potrafią przełożyć sobie tego na codzienne życie. W przypadku hologramów jest trochę inaczej, prawda? One mają bardzo dużą taką siłę oddziaływania na naszą wyobraźnię, bo one dość mocno oddziaływują na pewne psychologiczne potrzeby człowieka. I można powiedzieć, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z dosyć takim starym marzeniem, które się pojawiało w historii ludzkości. To było marzenie związane z tym, żeby móc doświadczać czegoś, co leży gdzieś indziej, czyli takie przeniesienie obecności, czyli pojawienie się lub zobaczenie rzeczy, które nie są obecne wokół nas fizycznie, czyli różnego typu oglądanie na odległość. Można powiedzieć, że w każdej kulturze pojawia się taki motyw, że ktoś w marzeniu sennym przebywa w innym miejscu, prawda? W innym miejscu, w innym czasie. Doznaje rzeczy, których nie może doświadczyć fizycznie. A drugim takim ważnym przykładem tego jest cała sztuka, która próbuje być taką iluzją rzeczywistości. To jest przykład mozaiki rzymskiej, która w domach bogatych Rzymian mogli sobie poobserwować czy pooglądać na mozaikach panoramę Nilu, czyli rzeki w Egipcie, czyli nawet Egipcjanie mieli taką eskapistyczną, znaczy Rzymianie mieli taką eskapistyczną potrzebę, żeby siedząc w swoich willach, prawda, myślami uciekać gdzieś nad brzegi Nilu, gdzieś do Egiptu. A drugie to jest przyjrzeć się czemuś lepiej, czyli móc zbliżyć się do jakiegoś obiektu czy do czegoś po to, żeby móc go dokładniej obejrzeć. Najlepiej dotknąć, prawda, pomacać, przetestować, zajrzeć z drugiej strony, czyli czemuś się dokładniej przyjrzeć, prawda? Coś najlepiej przedmiotom, które są jakieś ulotne, z którymi trudno jest obcować, prawda? Które trudno właśnie jest je uchwycić albo trudno jest tam zajrzeć dokładniej, żeby zobaczyć, co się w nich dzieje. I tutaj charakterystyczną rzeczą taką, która w historii ludzkości się pojawiała, to są właśnie różnego typu modele. To jest przykład takiej zabawki z XIX wieku, gdzie dziecko mogło sobie taką żyrafę, którą widziało w zoo, prawda, wyjąć model tej żyrafy, obejrzeć ją sobie z bliska, prawda, pozaglądać jej z różnych stron i zastanowić się nad tym, jak to działa, razem z klatką, prawda, taką samą, jaką oglądało w zoo. Więc to jest taka dosyć prastara potrzeba ludzkości.
Tyle tylko, że ona oczywiście była realizowana na różne sposoby. Mogły być to miniatury, mogła być to sztuka, która starała się naśladować rzeczywistość. Więc to potrzeba doznawania, potrzeba obcowania z widzenia dalej lub widzenia dokładniej jest obecna w nas od bardzo, bardzo dawna. Technologia nie zawsze potrafiła odpowiedzieć na te potrzeby. Ona odpowiadała na różne sposoby. Jak widać, wciąż nie jesteśmy w pełni zadowoleni. Ponieważ te wszystkie ruchy, czy te wszystkie działania, o których mówiliśmy, one nam nie wystarczyły. Cały czas poszukujemy tego idealnego stanu, jakim jest właśnie doskonałe odzwierciedlenie. Czyli ciągle dążymy do tego symulakrum, czyli dążymy do takiego, żeby było jak w rzeczywistości. Prawda? Albo z jednej strony chcemy zobaczyć coś takiego, żeby przypominało rzeczywistość i stąd marzenie właśnie o hologramach, które będą trójwymiarowymi obrazami, dokładnie odzwierciedlającymi to, co obserwujemy naszymi własnymi oczami. Albo jest to chęć, prawda, zobaczenia czegoś, odzwierciedlenia czegoś w trzech wymiarach, ponieważ dwa wymiary spłaszczają rzeczywistość i odbierają nam dużą część informacji, więc jest w tym też pewna potrzeba praktyczna. W przypadku tej potrzeby związanej z doświadczeniem, to można posłużyć się cytatem twórcy stereoskopii, czyli takiej starej techniki odzerowania 3D, polegającej na tym, że dwa obrazy nakładają się na siebie, prawda, odrobinę różne, oświetlone z różnych stron, sfotografowane, czy wcześniej nawet narysowane obrazy nakładają się na siebie i w ten sposób powstaje złudzenie trójwymiarowego obrazu. Kiedy to, ten obraz, ta technologia powstała w XIX wieku, to jej twórca stwierdził, że nie namalowano dotąd portretu, ani nie wyrzeźbiono posągu, który choć w najmniejszym stopniu zdałoby się tak zbliżyć do ożywionej rzeczywistości. Czyli już wtedy stawiano sobie taką ambicję, żeby przekroczyć to, co jest do tej pory osiągalne, czyli doświadczenie posągu czy doświadczenie obrazu i stworzyć coś, co byłoby odwzorowaniem rzeczywistości. Tak? A jak w ogóle zdefiniować, co to jest hologram? Za chwilkę do tego dojdziemy. Sekundkę. Na razie powiedzmy sobie, skąd się bierze poszukiwanie tej technologii, bo tak jak już powiedziałem, nie każda technologia wzbudza zainteresowanie społeczne. Są technologie, które ludzie, na przykład trochę tak jest w sektorze kosmicznym, kiedy mówimy o korzyściach z sektora kosmicznego wynikających, to ludzie, GPS, okej, nowe materiały, okej, ale tak nie widzimy ich na co dzień, nie rozumiemy, że tak powiem, ich zalet i korzyści ekonomicznych, bo one są tak głęboko zaszyte w różne inne rzeczy, że po prostu ich nie doświadczamy. Natomiast to jest bardzo tak pobudza wyobraźnię. Więc pytanie jest, skąd się to bierze? I drugie pytanie, które można przy tym postawić, czego możemy się spodziewać? Czy technologia na obecnym etapie jest w stanie odpowiedzieć na te potrzeby? A jeśli odpowie na te potrzeby, to na które potrzeby jest w stanie odpowiedzieć, a na które nie? Co może być tutaj rzeczywiście przydatne? No, teleobecność, na różne sposoby odpowiedzieliśmy na to. W XIX wieku już ta zdalna obecność była, cały czas się pojawiała, wszyscy marzyli w powieściach XIX-wiecznych, rok 2000 wyobrażano sobie właśnie tak, że siedząc w domu będziesz mógł obserwować sobie występy w burlesce albo obserwować sobie jakieś sceny dziejące się daleko. Co ciekawe, również przy hologramach stawiamy sobie takie oczekiwanie, że one będą pozwalały nam lepiej coś zrozumieć. Czyli obraz 3D ma za zadanie również dokładniejsze zrozumienie procesów. Czyli dostarczyć nam możliwości zmiany percepcji, dokładniejszego zaobserwowania jakichś procesów lub zjawisk, które nie da się tego uzyskać poprzez po prostu takie płaskie odwzorowanie, prawda? Musi być to trójwymiarowe. To jest też przykład tego XIX-wieczny obraz pokazujący, jak lekarz obserwuje bakterie na takim obrazie powiększeniu i w obrazie takim trójwymiarowym, dzięki czemu lepiej rozumie, jak je zwalczać, prawda? Czyli to jest, jak się okazuje, ta potrzeba była wcześniejsza, zanim się pojawiła w ogóle możliwość. I to jest mniej więcej to, do czego dzisiaj zmierzamy. Zaraz zobaczymy, czy się odpali. Pewnie poznajecie Państwo tę scenę. Nie pamiętam, z której części Avengersów, chyba z Endgame. Tony Stark przy swoim trójwymiarowym stole manipuluje obrazem trójwymiarowym.
po to, żeby znaleźć właściwy model działania, który może być poprawny lub nie. Co zabawne, jak pewnie się Państwo domyślacie, to zaraz jeszcze o tym powiem, ogromnej większości przypadków wizualizacje naukowe tak nie wyglądają. Znaczy, jest bardzo takie znaczące, że kiedy filmowcy próbują pokazać pracę naukowców, to, co widzą w laboratoriach, jest dla nich absolutnie niezadowalające. Ponieważ obrazki, które pokazują rzeczywiście, z którymi pracują naukowcy, są najczęściej tak banalne albo tak zrozumiałe tylko dla nich. Czyli tam, gdzie naukowiec widzi jakiś pik i mówi, o, to jest umierająca gwiazda, to filmowiec patrzy i widzi tylko jakąś kreskę. I nie jest to cool. Prawda? Nie jest to fajne. To jest bardzo ważne zjawisko, bo tak jak mówię, ja pracuję z przemysłem 4.0, czyli w ogóle z firmami przemysłowymi i często pada pytanie, prawda, no, gdzie są te wszystkie takie bardzo flashy technologies, prawda? Takie bardzo zaawansowane i takie egzotyczne technologie, które chcielibyśmy oglądać. One są, tylko właśnie nie mają tego to nie jest Tony Stark, który obraca w trójwymiarze jakieś obrazki, prawda? I za chwilę sobie powiemy, dlaczego tak jest i dlaczego nie ma wcale takiej, aż takiej presji na to, żeby coś takiego się pojawiło. Do czego realnie potrzebujemy odwzorowania 3D? Czy do czego potrzebne byłyby nam hologramy? Są takie zjawiska, które bardzo trudno zrozumieć, jeżeli się obserwuje w odwzorowaniu 2D. Najlepszym przykładem jest mapa. Klasyczna mapa, jak Państwo wiecie, zakłamuje rzeczywistość. Czy ktoś się domyśla, co jest z tą mapą nie tak? Nie ma trzeciego wymiaru. No dobrze, ale w jaki sposób ona zakłamuje rzeczywistość? Deformowane jest. Płaskie jeszcze jest. Skalę jest trudno zachować, bo jest kula, nie jest okręgiem. Znaczy, można, to jest rzut Mercatora, prawda? To jest próba pokazania tego, tylko w jaki sposób ludzie, patrząc na mapy, źle wyobrażają sobie rzeczywistość. Szary biegu nogę rozciągnięte. Właśnie, prawda? Czyli mamy, jest, z tego wynika bardzo wiele ciekawych konsekwencji. Na przykład obszar Rosji w wielu przypadkach ludziom się wydaje dużo większy niż on jest realnie. Ponieważ Rosja jest położona na wysokich szerokościach geograficznych, w związku z tym ona ma ten benefit związany z tym, że jej terytorium zawsze na mapach wygląda na takie bardziej muskularne niż jest w rzeczywistości. Natomiast Afryka, która leży na szerokościach równikowych, jest skurczona realnie rzecz biorąc w stosunku do tego, jak naprawdę ogromny jest to kontynent. W związku z tym to ma też przełożenie polityczne, ponieważ ludzie nie doceniają Afryki, przeszacowują niektóre kraje leżące na wyższych szerokościach geograficznych. Jeśli byśmy to spróbowali odwzorować, według odwzorowania Mercatora mielibyśmy tutaj obszar Grenlandii, teoretycznie odpowiadałby Afryce. W rzeczywistości jest tylko taki, no mniej więcej obszar Zairu, prawda, czy dzisiejszej Republiki Konga. To jest mniej więcej obszar, jaki zajmuje Grenlandia, więc północ w naturalny sposób zyskuje w myślach i wyobraźni w stosunku do krajów, które leżą na szerokościach tropikalnych, bo one na mapach inaczej wyglądają. Więc gdybyśmy częściej posługiwali się obrazami 3D, zmieniłoby się nasze rozumienie świata. Również w takiej popularnej, można by było powiedzieć, kulturze, czy w popularnym myśleniu. Wynalazki, które prowadzą nas dzisiaj, które wykorzystujemy i które stopniowo narastały i które nas zbliżały do tego momentu, w którym, tak jak powiedzieliśmy, chcielibyśmy zobaczyć coś obok nas, jakąś perspektywę odległą przyniesioną do nas, albo chcielibyśmy coś dokładniej obejrzeć z bliska, to oczywiście z najważniejszych z nich to fotografia, animacja stroboskopowa, czyli taki ruch poklatkowy, ale przez długi czas był ogromnym problemem przełożenie tego na fotografię, bo jak Państwo wiecie, w XIX wieku czas naświetlania zdjęcia był tak długi, że nie można było uwiecznić ruchu praktycznie, prawda? Dopiero na początku XX wieku pojawił się film, kiedy skrócił się czas naświetlania poszczególnych klatek. No i telewizja oczywiście, a dzisiaj po telewizji jest znak zapytania. Prawda? Bo tak naprawdę telewizja jest najnowszym wynalazkiem z obszaru rejestracji i prezentacji rzeczywistości. I tu mamy takie widełki, bo w dwie strony odchodzą w tej chwili działania. W jednej strony to jest albo
przynieść trójwymiar do nas, albo wejść do trójwymiaru. Czyli są tak naprawdę dwie strategie. Jedna strategia mówi, stwórzmy rzeczywistość trójwymiarową i do niej wejdźmy, czyli mówimy o 3D, czy de facto wirtualnej rzeczywistości, albo spróbujmy odwzorować w postaci trójwymiarowej tą rzeczywistość, która nas otacza i przynieśmy ją do człowieka. Według obecnego stanu dużo łatwiejsza jest ta pierwsza ścieżka, czyli łatwiej jest wejść do 3D niż sprowadzić 3D do nas. I za chwilę sobie powiem, dlaczego tak jest, prawda? Dlaczego dużo więcej pieniędzy poświęca się na budowaniu metaversu i technologii 3D i technologii holograficznych i dlaczego komercjalizacja tych technologii jest szalenie trudna, co się też poniekąd pośrednio przekłada też na poziom inwestycji. Czym jest hologram? Hologram, w zasadzie mówimy o dwóch technologiach, bo mówimy o holografii i hologramach. Hologramy to jest efekt tak naprawdę działania holografii, bo holografia to jest zapisywanie czegoś. Całościowy zapis, czyli próba zapisania czegoś właśnie w pełnym wymiarze. Hologram z kolei to jest wiadomość, całościowa wiadomość, czyli coś, co jest wynikiem tego zapisu, prawda? Czyli pod wpływem, efektem działania holografii jest powstawanie hologramów. Twórcą hologramów jest pan, który się nazywa Denis Gabor. Ciekawa postać, ale może nie będziemy dzisiaj o niej mówić, dlatego że długie próby realizowane od lat 40. aż po lata 60. stworzenia holografii, gdzie na przeszkodzie stawała podstawowa sprawa, mianowicie po to, żeby uzyskać realnie obraz rzeczywistego trójwymiarowego obiektu, trzeba było go świetlić spójną wiązką światła. Jak sami się Państwo domyślacie, ona nie mogła się rozbiegać, bo jeżeli by się rozbiegała, to w konsekwencji nie dawałoby się tego obiektu odpowiednio odwzorować, ponieważ holografia opiera się między innymi na różnicach odbicia światła od trójwymiarowego obiektu, więc przy różnych kątach rozejścia się mogłyby powstawać różnego typu przekłamania, więc trzeba było czekać na realizację tej koncepcji holografii aż do momentu wynalezienia fundamentalnej technologii, która jest potrzebna w holografii, mianowicie laser, prawda? Czyli dopiero wtedy, kiedy lasery się pojawiły i zaczęły być dostępne, to dopiero wtedy holografia zaczęła nabierać życia. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, my mamy różne sposoby osiągnięcia tego samego efektu. Powiedzieliśmy sobie o stereoskopii, prawda? Czyli obrazy trójwymiarowe były znane już wcześniej. Istniały fotoplastykony, do których obywatel mógł przyjść. Zresztą one były szalenie popularne w XIX wieku. Sprzedano, jeśli dobrze pamiętam, w Wielkiej Brytanii ponad 500 000 urządzeń pozwalających na oglądanie sobie zdjęć trójwymiarowych, czyli takich właśnie okularków. W XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. To był ogromny hit wtedy. Więc to nie jest tak, że ta przygoda z 3D zaczęła się u nas dopiero gdzieś w XX wieku. Ona trwa już od dłuższego czasu. To jak gdyby nie jest... hologram nie jest jedyną metodą, jaką możemy wykorzystywać do tego, żeby odtwarzać trójwymiarowe obiekty. Natomiast on oczywiście dopiero wtedy, kiedy technologicznie było to możliwe, zaczął przynosić efekty w postaci tworzenia realnych, prawdziwych obrazów holograficznych. Nagroda Nobla zresztą dowodzi, jak doceniono, że tak powiem, to odkrycie. Realnie holografia, jak Państwo wiecie, opiera się na, to jedna z metod, bo tak naprawdę jest wiele metod tworzenia hologramów. Wszystkie opierają się w mniejszym czy większym stopniu na tym samym podejściu. Jedna z takich najbardziej klasycznych metod to jest podzielenie strumienia światła na dwie wiązki. Jedna wiązka oświetla bezpośrednio ten odbiornik, a realnie rzecz biorąc to coś, na czym będzie zapisywany obraz holograficzny. To stanowi pewien wzorzec, a na to nakłada się drugi obraz odbity od obiektu, ta druga część wiązki laserowej odbita od obiektu pada na tę samą powierzchnię i w konsekwencji powstaje obraz, a raczej stereogram, gdzie są zapisane różnice długości fal. Już nie będę w to wchodził, ale to de facto jest taki właśnie, tutaj chodzi o częstotliwość tych fal, nakładanie się ich wzajemne i w konsekwencji powstaje coś, co po ponownym oświetleniu światłem lasera może nam odtworzyć ten obraz. Czyli w wyniku oświetlania tego zapisu, tego hologramu,
czy raczej tej płyty fotograficznej, czy innego nośnika zapisu, jesteśmy w stanie odtworzyć ten obiekt w taki sposób, żeby on wyglądał na trójwymiarowy. Jakie mamy wyzwania? Najważniejszym wyzwaniem jest to, że światło, kiedy przebiega przez gaz, zasadniczo nie tworzy żadnych odbić. Czyli my nie widzimy promienia światła, jeżeli on po prostu przechodzi przez powietrze. Więc zawieszenie obrazu w powietrzu jest szalenie trudnym wyzwaniem. Do tego, żeby uzyskać taki efekt, potrzebne jest nam coś, co będzie powodowało odbicie. Konsekwencja jest tego taka, że w ogromnej większości używamy do tego, no, od niedawna szkła, pary wodnej, zwykle używamy do tego szkła. Czy jest zawsze, czy w większości przypadków jest jakaś płyta szkła, która pozwala nam zobaczyć ten obiekt oświetlony, prawda, w odpowiedni sposób. Czyli brakuje nam tego elementu interakcji, prawda? Gdybyśmy chcieli zrobić tak jak Tony Stark, pomachać rękami, obracać tutaj ten obiekt, to w zwykłych okolicznościach byłaby to szklana klatka, w której byśmy uderzali palcami o... Bo dwuwymiarowe płaskie ekrany mamy, w związku z tym owszem, jest to możliwość obejrzenia tego obiektu z różnych stron, obejścia go dookoła, ale jednak pewne takie złudzenie, czyli to simulacrum, to doświadczenie obcowania z tym obiektem gdzieś znika, prawda? Ono staje się dużo mniej realistyczne, jeżeli mamy szkło, które nas od czegoś oddziela. Stąd większość tych technologii próbuje pozbyć się tego szkła. Używa się na przykład pary wodnej, czyli zawiesza się cząsteczki pary wodnej, która wywołuje właśnie efekt załamania, odbicia i w konsekwencji gdzieś tam zawsze są jakieś takie mniej lub bardziej widoczne strugi. Może być to dym, to jest w działaniach najbardziej na tych takich rozrywkowej branży się najczęściej używa. I tak na scenie używa się dużo dymu, w związku z tym to nie jest coś, czego ludzie nie są przyzwyczajeni, prawda? Więc albo dym, albo para wodna, albo szkło. Czasem różne rodzaje siatek, które są mniej lub bardziej widoczne. To są te rzeczy, których się używa. Mogą być cząstki stałe, najnowsze takie działania. To są na przykład takie cząsteczki plastiku zawieszone w strumieniach dźwięku. Czyli one są podtrzymywane, żeby nie opadły, są podtrzymywane przez ultradźwięki, które są emitowane z różnych źródeł. W konsekwencji te cząsteczki, takie mikrokuleczki plastikowe są zawieszone w powietrzu i od nich się odbija światło i w konsekwencji można obserwować te obiekty. Dzięki temu, że te ultradźwięki można nimi sterować, można je nakładać niejako obraz na te cząsteczki i one też tworzą wrażenie dotyku. Czyli jeżeli włoży się rękę i spróbuje dotknąć na przykład latającego motyla, to jest wrażenie, że się dotyka tego motyla. On oczywiście jest bardzo delikatny obiekt, bo to nie ma się poczucia takiego fizycznego obiektu, ale jakieś wrażenie dotyku jest, prawda? To jest na bardzo wczesnym etapie, tego typu technologie są na bardzo wczesnych etapach rozwoju, ale są, no. Druga ważny problem z hologramami to jest problem taki, że one są po prostu ciężkie, wielkie i niewygodne. I dlatego nie macie Państwo w domach projektorów holograficznych. Ponieważ jeżeli przychodzi co do czego, to się okazuje, że większość z nas nie chce mieć w domu wielkiej szafy, która służy tylko do tego, żeby wyświetlać trójwymiarowy posąg, obraz. Jeszcze na dodatek często jest to klatka ze szkła. Więc te instalacje potrzebują przestrzeni. No bo łatwo zrozumieć, już nie wchodząc w takie technologiczne szczegóły, ale łatwo zrozumieć, że jeżeli mamy trójwymiarowy obraz, to najczęściej musimy mieć trójwymiarowe projektory w takiej czy innej postaci. W jakiś sposób technologiczne ograniczenia powodują, że musimy mieć wyznaczoną przestrzeń, w której ten obraz się wyświetla. Nie można go po prostu wyświetlić w dowolnym miejscu. No. A jeśli można, bo czasem tak jest, że są pewne technologie, które pozwalają na uzyskanie pewnych efektów, to one mają mnóstwo ograniczeń, na przykład bardzo niską rozdzielczość. Czyli te obiekty, które tam gdzieś fruwają pod sufitem, są mało wyraźne. No, to jest trzeci problem z tym związany, tutaj chyba nieuwzględniony, mianowicie to, że niestety jakikolwiek inny strumień światła powoduje, że to jest mało widoczne, prawda? Czyli ta intensywność światła, jaką potrzebujemy, jaką wykorzystujemy w hologramach, ona jest na tyle niska,
że jeśli oświetlimy mocniejszym światłem hologramy, czy umieścimy je w jasno oświetlonej przestrzeni, to one stają się prawie niewidoczne, czy mało widoczne. Więc to jest kolejny problem, jaki z tym mamy. Sama obróbka też hologramów jest trudna. Z wielu powodów. Z jednego powodu dlatego, że po prostu nie mamy za wielu dobrych narzędzi do tego, żeby to dobrze przetwarzać. Z drugiej strony no też specjalistów od tego. To jest zamknięte koło, prawda? Jeżeli hologramy są mało popularne, to nie jest też zbyt wiele osób, które się nimi zajmują. Im mniej osób się nimi zajmuje, tym trudniej o specjalistów. I tak koło się zamyka. Więc z tego powodu, jeżeli patrzymy na komercjalizację tych technologii, czy nawet w środowisku biznesowym, czy przemysłowym, to jest z nią po prostu duży problem, bo nawet jeśli taką instalację postawimy w fabryce i będziemy, czy w szpitalu, i będziemy jej używać do szkolenia, bo to jest najczęstsze użycie w tej chwili hologramów, czyli wykorzystanie ich w edukacji, czy w treningu, to często jest tak, że brakuje po prostu ludzi, którzy potrafiliby tego typu projekty tworzyć, rozwijać, modyfikować, prawda, uzupełniać. To jest często po prostu takie dosyć statyczne, prawda? Jest jakaś prezentacja, która coś pokazuje, ale ona relatywnie rzadko się zmienia, no bo stworzenie nowej wersji jest na tyle czasochłonne i pracochłonne, że po prostu ona nie jest aktualizowana. I dlatego najczęstsze zastosowanie dzisiaj hologramów poza, nawet nie w środowisku biznesowym czy w środowisku medycznym, tylko to jest najczęściej branża rozrywki, a nawet dokładniej rzecz biorąc są to różnego typu wystawy interaktywne. No, czyli stage, muzyka, rozrywka i muzea, placówki edukacyjne, które mają najczęściej właśnie wyznaczone miejsce, nie mają tego problemu z miejscem, mają, no i chcą, że tak powiem, ożywić trochę swoją kolekcję, prawda, w ten sposób, że pozwalają ludziom w jakiś sposób tam coś przeżywać, prawda? No i właśnie o czym mówiliśmy, zakłócenia, które światło, które jest w gruncie rzeczy w przypadku hologramów dużym przekleństwem. Przykłady. To jest jedna z takich rozwiązań, jedna z prób komercjalizacji hologramów na poziomie konsumenckim. Są różne wersje. To jest akurat taka wersja ostrosłupa. Czyli jest taka klatka, w której jest zamknięty ostrosłup, w niej się wyświetlają trójwymiarowe obrazy. Jest to urządzenie, które jest reklamowane jako narzędzie do gier, w którym cztery osoby mogą wspólnie siedzieć przy grze i w nią grać, prawda? Trochę jak szachy w Gwiezdnych Wojnach holograficzne. Jest też wersja, w której są po prostu prostopadłe szyby. Wersja pro, przeznaczone dla biznesu, gdzie też można pewne rzeczy obserwować z różnych kątów, sobie wyświetlać. Czy ktoś widzi z tym jakieś problemy? Z takim wykorzystaniem technologii holograficznych. Jakie tutaj ograniczenia mamy? Ile to prądu ciągnie? A to pomijając sam prąd, to jest nieważne, czy dużo, czy mało, to akurat nie jest jakaś strasznie energochłonna. Tak, no pierwsze wielkość, ale zwróćcie uwagę Państwo, że to ma stosunkowo ograniczone zastosowania. Czy można na tym napisać jakiegoś e-maila? Zależy, jaką funkcjonalność będzie spełniać. Prawda? Znaczy, można by było tu umieścić, ale byłoby to troszeczkę kłopotliwe. Ewentualnie w tej wersji Pro, gdzie są szyby, prostopadłe szyby, no to można zawiesić obraz, ale no, w porównaniu z zwykłym laptopem w wielu funkcjach to urządzenie się nie sprawdzi. Po prostu bardzo wiele rozwiązań czy potrzeb, które ludzie mają poza oglądaniem obiektów 3D, nie zostanie zrealizowane za pomocą tego urządzenia. Dlaczego o tym mówię? Ja bardzo często pracuję ze startupami, które często wychodzą ze środowisk naukowych z jakąś taką genialną ideą, na przykład, już nie wspomnę o kryptowalutach, to jest po prostu mega popularne, ale co drugi startup wpadł na pomysł, a bo my stworzymy tokeny, FTS i tak dalej i w ogóle będziemy tu szaleć. Ale zdarzają się też tacy artyści, którzy wpadają na pomysł, no prawda, mamy tu świetną metodę hologramy. Zresztą jakiś czas temu właśnie współpracowałem z jedną z takich firm. Nie było to nic niezwykłego. Jak wiecie Państwo, jedną z metod tworzenia hologramów to wygląda w ten sposób, że jest coś w rodzaju śmigła.
czyli jest taki wiatrak, prawda, który stoi, ma kilka ramion, które się kręcą i na każdym z tych ramion umieszczone są diody świetlne. Jeżeli teraz odpowiednio będziemy też, no nie mam dzisiaj niestety, bo też musiałbym wypożyczyć od kogoś, jak te diody się zapalają w odpowiednim porządku, steruje nimi komputer, pod wpływem kręcących się tych ramion powstaje wrażenie trójwymiarowego obiektu, który się porusza. To w pierwszym momencie jest wizualnie bardzo ciekawe, dopóki no, człowiek nie zacznie z tym obcować bezpośrednio, prawda? Bo po pierwsze, trzeba zgasić światło, żeby coś zobaczyć. Po drugie, przebywanie w pobliżu wirującego wiatraka, na przykład tej średnicy, tak? Jakby się człowiek nieopatrznie zbliżył do tego, to może się skończyć trochę niedobrze. No, no i pomysł był taki, że panowie będą ten hologram, ten wyświetlacz holograficzny będą sprzedawać na przykład tam komu? No, fryzjerom. Ktoś może obejrzeć swoją głowę w trzech wymiarach. Rozdzielczość tego jest słaba, więc trudno, no, nie da się odwzorować za bardzo koloru. Więc jeżeli ktoś chce sobie pofarbować włosy, to nie zobaczy, jakiego koloru będzie miał grzywę, prawda? No tak, ale prościej, taniej zresztą jest powiesić teraz taki ekran płaski i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia próbować go obrócić dookoła, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ludzie obcują z obrazami 2D od bardzo dawna, w związku z tym już się przyzwyczaili i też ich wyobraźnia przestrzenna pozwala im wykorzystywać obrazy 2D do tego, żeby wyobrazić sobie, jak może to wyglądać w 3D, prawda? To złudzenie sobie tworzą w swojej własnej głowie. Więc to jest jedna z barier komercjalizacyjnych, które tu się pojawiają. Czyli wąski zakres zastosowań tych technologii holograficznych. Rzeczy, które... I dlatego dzisiaj używa się tego właśnie głównie w marketingu, reklamie i rozrywce, ponieważ tam jest coś, co się bardzo mocno liczy, to jest tak zwany coolness factor. Coolness factor to znaczy, na ile coś jest fajne. Natomiast nie jest specjalnie ważny ten practicality, prawda? Czy nie jest ważna specjalnie praktyczność tego rozwiązania. Więc tam, gdzie ten coolness factor jest wysoki, gdzie istotne jest to, żeby coś było jak najbardziej wypasione, jak najbardziej przyciągało wzrok, jak najbardziej świeciło, błyszczało, kręciło się, to tam koszty nie mają znaczenia i nie ma znaczenia właśnie ta szerokość zastosowań, tam hologramy są jak najbardziej chętnie stosowane. Natomiast wszędzie tam, gdzie te aspekty praktyczne odgrywają jakąś istotną rolę, a ten coolness nie jest aż taki ważny, to niestety hologramy mają ogromny problem z przebiciem się, prawda? Mhm. A drony i światło tworzące figury i obrazy, to można nazwać hologramy? To są też hologramy, bo hologramami nazywamy wszystkie obiekty, które tworzą, znaczy inaczej, jeżeli używamy do tego hologramami, nazywamy głównie obiekty, które wykorzystują światło laserowe, jeżeli mamy być taką wąską definicję zastosować. W szerokiej definicji mówimy, że to są wszelkie odwzorowania obiektów trójwymiarowych, które mają właśnie ten charakter trójwymiaru prawdziwego. Czyli stoisz, patrzysz i widzisz trójwymiarowo obracający się obiekt. Jaką metodą to uzyskasz? Tak, no, to jest kwestia użycia języka. My mówimy o hologramach najczęściej wtedy, kiedy mamy do czynienia z trójwymiarowym obrazem, który nie wymaga zakładania czegoś na głowę, prawda? Ani okularów specjalnych, znaczy, albo nie jest próbą odzwierciedlenia czegoś na ekranie, na płaskim ekranie. Natomiast jeśli byśmy bardziej tak precyzyjnie się trzymali stricte źródła, to by było to, co wykorzystuje wiązki lasera. Ale przede wszystkim właśnie odzwierciedlenie tych laserowych, wykorzystanie lasera do odzwierciedlenia obiektów. To jest przykład takiej technologii, to się nazywa Solid Light. Wywołało to spore, pewne poruszenie, ponieważ jest to technologia chyba o największym odwzorowaniu w sensie i rozdzielczości i jakości obrazu, w sensie kolorystyki, która jest, wykorzystuje właśnie, oczywiście nie jest to, czy trudno poznać szczegóły tego rozwiązania, no bo z wiadomych powodów nie jest to jakoś powszechnie rozpowszechniane. Jest to po prostu specjalne panele elektroniczne, które służą do tego, że chyba mi się... A nie, świeci, tylko nie wyświetla mi się na tym. Specjalne panele elektroniczne, które przechodzą przez różne warstwy
szkła, a raczej specjalnych plastików, przechodzą między innymi właśnie przez tą warstwę, która powoduje odpowiednie załamanie światła i w ten sposób dzięki tej dużej intensywności, dużej powierzchni mogą w mniejszej przestrzeni tworzyć bardzo eleganckie animacje, trójwymiarowe animacje, które de facto hologramy. No. Jest to dosyć zaawansowana technologia. Tu możemy sobie zobaczyć właśnie prezentację przygotowaną przez firmę. Mam nadzieję, że odpaliła się. Takiego kamelona, ale sami Państwo za chwilę zobaczycie, jakie są ograniczenia tej technologii. Czy jest to obiekt, który można obserwować z różnych stron i wygląda w miarę realistycznie. Czyli to by było, jeśli byście się pytali, co dzisiaj jest najbliżej obrazowi księżniczki Lej z Gwiezdnych Wojen, to jest zapewne Solid Light. Albo coś, technologie zbliżone do tej, która tutaj jest pokazana, prawda? Można to obserwować pod różnymi kątami, ale nie jest to technologia, która pozwala na obserwowanie w pełnym 3D, czyli nie można tego obrazu jak na razie w pełni obejść dookoła. Być może to ograniczenie zostanie pokonane, ale jak na razie większość tych technologii pozwala na obserwowanie. Jeśli nie ma tych szkła, to nie da się tego oglądać po prostu. Nie da się tego po prostu oglądać w taki sposób. No i inne zastosowanie hologramów to jest teleobecność. Myślę, że to jest coś, z czym wszyscy mieliśmy do czynienia w trakcie pandemii. Ograniczenia teleobecności są zapewne wszystkim znane. Jeżeli każdy z nas zapewne miał kontakt z Zoomem, czy z Teamsami, czy z czymkolwiek innym, czyli z telekonferencjami, czyli do normalnego toku komunikacji, jaką normalnie używaliśmy do tej pory, czyli dźwięku, tekstu, dołożyliśmy również obraz. To będzie miało swoje konsekwencje. Na razie one są jeszcze takie nie w pełni rozpoznane. W jaki sposób wprowadzenie częstszych spotkań wirtualnych, zdalnych, zmienia dynamikę pracy, zmienia dynamikę nauki, zmienia dynamikę różnych innych interakcji społecznych, bo wcześniej tego nie testowaliśmy. Natomiast na fali tego zainteresowania teleobecnością, czyli przenoszenie swojej postaci w inne miejsca, przy czym też za chwilę powiemy sobie, jakie są ograniczenia tego podejścia, pojawiło się między innymi to rozwiązanie. No. I'd say the latency is about half a second. That is not bad. Round trip. That's pretty good. 0.3 seconds. Widzicie, jeżeli przyjrzycie się uważnie, to zobaczycie, że tutaj, żeby uzyskać taki efekt, potrzebne jest też jakieś pomieszczenie lub klatka, która jest wyłożona green screenem, czyli wyłożona jest taką folią w zdefiniowanym kolorze, po to, żeby można było na nią nałożyć odpowiednie tło. I do tego dochodzą odpowiednie oświetlenie, które powoduje, że pojawia się właśnie ten obraz. I'd say the latency is about half a second. That is not bad. Round trip. That's pretty good. 0.3 seconds each way. Okay. Anywhere on the planet. That sounds pretty good. And you know, I understand that this is both tutaj, for businesses, enterprise, but you have done some consumer work. I heard about this really interesting story where you brought a bride to her wedding. To jest rozmowa właśnie na temat z twórcami tej technologii. Jak widzieliście, wygląda to mniej więcej w ten sposób, że można symulować obecność człowieka. Ja niestety nie dysponuję odpowiednim budżetem, bo to jest około 60 tysięcy dolarów, żebym mógł tutaj wystąpić przed Państwem używając tego rozwiązania. Plus jeszcze musielibyśmy sobie trochę poharatać tę salę, bo trzeba by było to wstawić właśnie w odpowiednią klatkę. Musielibyście też Państwo siedzieć w odpowiednim miejscu, żeby to móc obserwować. Wrażenie jest spore. Jest efekt wow na pewno, bardzo duży. Natomiast, no tak jak mówię, no to nie jest dokładnie to, o czym mówiliśmy, prawda? Nie da się obejść takiego portretu ze wszystkich stron, prawda? Włożyć palca, prawda? I zobaczyć, prawda, z jakichś tam szczegółów, jak tu się zagina marynarka. Natomiast było to wykorzystywane w czasie pandemii. Tu było wspomniane, że jedna z pań zażyczyła sobie obecności swojej koleżanki, która wtedy była w Londynie na ślubie. No i właśnie firma pomogła jej osiągnąć ten efekt. Jak widzicie, sporo sprzętu, bo trzeba było postawić całe studio, ale dzięki temu mogła
być obecna, prawda? Odsłoniła się kotara i w tym momencie nagle pojawił się trójwymiarowa postać tej druhny, która była obecna na ślubie i wygłosiła pewną mowę. No ale poza tym, jak sami się Państwo domyślacie, nie mogła ani zatańczyć, wypić też mogła tylko ze swojego kieliszka. I też ta interakcja była dość ograniczona, bo nie mogła się wychylić za kotary, prawda, i hi John, prawda, tam zawołać do kogoś. Więc, ale jest coś takiego, prawda, jest też tego typu zastosowanie. No tak jak już mówiłem, niestety kosztuje te 60 tysięcy plus. Plus jeszcze jest kwestia wielkości. No i tak jak mówiłem, współczynnik fajności, współczynnik praktyczności, czyli nie oczekujmy od, może nie naukowców, ale raczej od ludzi, którzy pracują nad pewnymi technologiami, za wiele. Trzeba pamiętać, że takie osoby jak ja, które są wredne, kiedy pracują ze startupami, które decydują o tym, na co wyłożyć swój czas i pieniądze, to ja jestem właśnie tym złym wujkiem, który stoi i mówi, nie idź tą drogą. Pamiętaj o tym, że istnieją dwie strony równania. Ja wiem, że to jest fajne, to jest mega, tu się fajnie świeci, tu się kręcą śrubki, tu coś tam, tu możesz pokazać Tie Fightera, jak się kręci, Gwiazda Śmierci, bla, bla, bla. Ale moim zadaniem jest zadać Ci pytanie, czy Ty to sprzedasz. No i niestety obserwacja od dłuższego czasu rynku pokazuje, że współczynnik praktyczności jest bardzo ważnym zagadnieniem. Wszyscy, kiedy tworzysz tę technologię, to jest zresztą pułapka dla wielu przedsiębiorców technologicznych. Gdybyś ktoś z Was wylądował na Politechnice i zdobył jakieś umiejętności związane właśnie z technologiami, zwłaszcza zwracam się tutaj do młodszych z Państwa, to musicie pamiętać właśnie o tym, że fundamentalnym problemem jest komercjalizacja. Coś, co świetnie wygląda w laboratorium i ludzie Ci klepią po ramieniach, po ramieniu mówią, tak, rób to, go ahead, jedziesz. To później przychodzi taki moment, kiedy nagle, okej, okay, jest ten moment, kiedy to trzeba zacząć sprzedawać, prawda? I przychodzą do Ciebie właśnie tacy ludzie, inwestorzy i doradcy i pytają, gdzie jest cash, prawda? Czy ludzie, którzy tak się tym zachwycali, kiedy to było demo, czy ci sami ludzie są teraz gotowi włożyć pieniądze, żeby to kupić i tego używać? I niestety problem polega na tym, że często odpowiedź brzmi nie. Więc o tym trzeba pamiętać. Fajne ale. Jakie jest dzisiaj ale wobec technologii trójwymiarowych różnych, szczególnie właśnie holograficznych, czyli tych trójwymiarowych obrazów, które możemy obserwować na zewnątrz, prawda? Nie my w hologramie, tylko hologram, który jest przy nas. Po pierwsze, to jest kosztowne. Wciąż to są bardzo kosztowne rozwiązania. Przy czym ciągle pytanie nie brzmi, ile to realnie ogólnie kosztuje, tylko ile to kosztuje względem tego, co ja z tego mam. Bo jeżeli gadżet jest drogi, ale fajny i można się nim dłużej pobawić, to ludzie są bardziej chętni do tego, żeby włożyć na niego pieniądze. Natomiast jeżeli on jest, można się w nim pobawić 5 minut i kosztuje po prostu tak, że zrywa beret, to wtedy każdy się zastanawia, prawda? Czy ten efekt wow równoważy wydane pieniądze. Niewygodne. To jest niestety fundamentalny problem większości tych technologii. Jeśli się uważnie temu przyjrzycie, zobaczycie, że za tym wszystkim stoi bardzo dużo przygotowań. To nie są technologie, które można określić jako przenośne, łatwe do rozłożenia i rozzamontowania. Tak jak ten ekran może trudem byłoby w stanie, bylibyśmy w stanie przenieść, ale jakoś we 2-3 osoby można było go gdzieś zamontować. Jest gniazdko, ciask, odpalamy. Jest. Więc jeżeli podejmujemy decyzję, czy na przykład na jakichś targach, czy wystawie zainstalować taki ekran, czy holograficzny, odpowiedź jest prosta, prawda? Na tym ekranie pokażemy wszystko, na hologramie pokażemy tylko niektóre rzeczy. Skomplikowane. Często brakuje, tak jak już powiedziałem, ludzi do obsługi. Nie tylko nawet do tego, ale do zwykłych napraw. One się psują. W przypadku rozwiązań opartych o rozwiązania mechaniczne, czyli tak jak właśnie te wirujące ramiona, no to współczynnik awaryjności jest relatywnie wysoki, bo ciągle coś się przepala, ciągle coś odpada, no bo to są pracujące mechanicznie rzeczy, które się wyłączają. W przypadku rozwiązań opartych o
chociażby lasery, no to też tam są lustra niejednokrotnie, są różne komponenty elektroniczne i to nie jest, nie jesteśmy teraz na takim poziomie, żeby to było bardzo, bardzo niezawodne, prawda? Takie, że tysiące godzin bez konserwacji może to działać. Czasochłonne, tak jak już powiedziałem, używanie tego często, to nie jest taki ten, przychodzisz, pyk, działa. No, jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu. I te rzeczy, jeżeli chciałbym przekazać Państwu jakąś lekcję z dzisiejszego wykładu, to jest właśnie to, żeby pamiętać, że w rozwoju technologicznym, a to dotyczy nie tylko hologramów, ta relacja pomiędzy coolness i practicality, współczynnik fajne czy praktyczne, odgrywa ogromną rolę. Jeżeli pytacie się, dlaczego jakieś technologie się nie rozwijają, to najczęściej to równanie jest zaburzone. I to dotyczy elektromobilności. Ktoś wie, dlaczego technologie elektromobilne nie rozwijają się wcale tak szybko, jakby można było się spodziewać? Bo samych samochodów nie jest problemem w tej chwili kupienie samochodów. To dlaczego ludzie ich nie kupują? Bo nie jest praktyczne. A dlaczego? Bo trzeba doładować. No. Zasięg, z tym można sobie poradzić. W przypadku Polski, dlaczego sprzedaż samochodów elektrycznych jest relatywnie słaba i w wielu zresztą krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych też pod pewnymi względami. Bardzo mało stacji ładowania. To dlaczego nie wybudujemy więcej? Mało samochodów. Nie. No, rząd jakby chciał, mógłby podjąć decyzję o tym, że na każdej stacji benzynowej jest gniazdko. Ale... Ale to pomijając nawet węgiel, jest inny problem. Sieci energetyczne nie zawsze są przystosowane. Akurat w USA w wielu miejscach są przystosowane, ale w wielu miejscach nie są przystosowane do zwiększonego obciążenia energetycznego. Tak jest na przykład w wielu budynkach. Można by było zainstalować gniazdka dla samochodów elektrycznych przy każdym garażu podziemnym, ale problem polega na tym, że trzeba przebudować całą instalację elektryczną. I to już nie jest takie proste, prawda? Czyli tutaj często czynniki, których nie widzimy, które są całkowicie poza naszą obserwacją, powodują, że jakaś technologia się nie upowszechnia tak szybko, jakbyśmy chcieli. Samochód elektryczny jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli masz swój dom, na dachu masz zainstalowane panele fotowoltaiczne i masz jeszcze do tego magazyn energii. Czyli taką baterię nadomową, która zbiera energię z różnych źródeł, głównie może pobierać energię z sieci, może pobierać energię z ogniw fotowoltaicznych i później jak potrzebujesz, to ją sobie doładowujesz do samochodu i wtedy nie masz problemu. Natomiast jak jesteś gdzieś w mieście i jesteś zależny od sieci zewnętrznej, to pojawia się cała masa problemów, które jest trudno i dlatego w Stanach to się szybciej rozwija niż rozwija w Europie. Loty kosmiczne podobnie. Coolness factor jest ogromny. Ludzie bardzo by chcieli sobie pofruwać po stacji kosmicznej, ale koszty wyniesienia kilograma na orbitę są tak gigantyczne, że w zasadzie niewiele osób na to stać. Poza rządami jeszcze do niedawna nikogo nie było na to stać. Osadnictwo podmorskie. Każdy by sobie może im pomyślał, o jak fajnie by było mieszkać w domu pod wodą, ale ich nie budujemy. Dlaczego? Bo to jest właśnie skomplikowane, drogie i efektywność tego jest tak naprawdę, korzyści jakie z tego moglibyśmy odnieść są tak naprawdę niewielkie. W związku z tym, mimo że w latach 60. było to bardzo modne, dużo się o tym mówiło, że przyszłość to będzie zasiedlanie oceanów, nie obserwujemy tego zjawiska, prawda? Poza niewielkimi tam sytuacjami, kiedy są jakieś hotele czy restauracje, to w zasadzie tego prawie nie ma. I tu jakbyście sobie spojrzeli, to spróbujemy, nie wiem czy tutaj, a nie. Przykład właśnie między innymi Solid Light, o którym mówiłem. Solid Light jest fajnie jak się to obserwuje, ale jest ten problem, że znowu to jest jakaś wnęka. To nie jest instalacja, która stoi po prostu na podłodze. To jest wnęka, do której trzeba włożyć, znaczy z którą się obcuje, ale to jest ograniczona przestrzeń. Podobnie jest zresztą tutaj, to może gorzej widać, w jednym ze studiów amerykańskich postanowiono przedstawić technologię, źle to zrobiłem, odwrotnie, powinno się odwrotnie to wyświetlić. Wyświetlono, przyniesiono taki hologram, właśnie tą teleprezens
I to jest w tej chwili szczyt technologicznych możliwości. To jest taka szafka. No, no. Chciano się popisać tutaj tą teleobecnością w czasie pandemii, możliwością obcowania zdalnego za pomocą hologramu, ale maksimum tego, co firma była w stanie pokazać, to była taka szafa mniej więcej około 40 cm, jeśli dobrze pamiętam, do 50 cm grubości i naturalnych rozmiarów, prawda? No i teraz pojawia się pytanie, czy wydałbyś na to pieniądze, żeby porozmawiać z babcią, prawda? O, właśnie tutaj pani redaktor pokazuje, jak wkłada rękę do tego. Tego nie widać, bo kamera tego nie jest w stanie pokazać, ale w przypadku ręki to rzeczywiście widać, że ona się zagłębia w hologramie, prawda? Kamera nie do końca potrafi pokazać to, że pani ten hologram tam nim macha ręką. Alternatywa. Dużo prostsza, dużo szybsza, dużo tańsza. I dlatego w nią idą dużo większe pieniądze, czyli Metaverse, no, no, czyli okulary. Niestety, tutaj też mamy czynnik practicality, czyli waga, ale... This particular location is known as Central Plaza, which serves as a jumping off point to the rest of our meta worlds. It's here that you can meet up with friends to begin your exploration, hang out with business associates, or even attend events. To go from here to any of our other meta worlds is as simple as walking through one of our many portals. Engage to jest taka firma, która oferuje oprogramowanie do prowadzenia wykładów. You may have guessed by the live stock ticker. Prowadzenia wykładów. Możecie Państwo ją sobie obejrzeć, bo ona oferuje, to jest to programowanie dostępne dla każdego, pod warunkiem oczywiście, że ktoś ma okulary VR-owe. Ale... Można prowadzić, sam prowadziłem w tym wykłady, więc no, jest to używalne, o, ujmę to w ten sposób. Jedną z najfajniejszych funkcji Engage jest między innymi funkcja, w której podczas wykładu naciśnięciem guzika można przywołać animację lub trójwymiarowy obiekt, który staje pośrodku. Wszyscy siedzą tak jak tutaj, bo to się często robi tak, że ludzie przychodzą do jednego miejsca, dostają okulary przy wejściu, siadają, zakładają okulary, odpalają. Pojawia się animacja, prawda? Ja sobie chodzę, goście sobie słuchają mojego wykładu i nagle naciśnięciem guzika przywołuje dinozaura, który nagle tutaj ląduje, prawda? I zaczyna ryczeć. I zawsze jest takie, no, wszyscy podskakują przestraszeni. Ale oczywiście efekt też widzieliście Państwo, jakie są wady. Rozdzielczość i wygoda. Ale ma jedną fundamentalną zaletę. Po pierwsze, dwie zalety. Pierwsza jest przenośność. Ponieważ te okulary w porównaniu z holograficznymi szafami są dużo łatwiejsze do przenoszenia. Druga olbrzymia zaleta to są koszty. Ponieważ nawet jeżeli przyłożymy 60 tysięcy dolarów, jaką potrzebna jest na jedną instalację, no niektóre z tych instalacji są tańsze, też nie przesadzajmy, ale 10-20 tysięcy dolarów, jeżeli przyłożymy na koszt HoloLensów na przykład, to są takie rozwiązania Microsoftu, czy Oculusy firmy Meta, no to możemy kupić kilkadziesiąt takich par okularów i zapewnić całkiem sporą imprezę i w zasadzie niczego więcej nie potrzebujemy, prawda? Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych kabli, potrzebujemy Wi-Fi oczywiście, bo i Oculusy i HoloLensy potrzebują sygnału zewnętrznego, ale zasadniczo odpalenie tego to jest otwarcie walizki i już. Część firm, na przykład w Polsce jest potężny, nierozbudowany sektor szkoleń opartych na VR-ze. Jesteśmy zresztą jedną z potęg. Bardzo szybko nasze firmy software'owe tworzą oprogramowanie do szkolenia. Przy czym to jest szkolenie dla różnych zawodów technicznych. Bardzo dużo wykorzystuje się VR-u i w ogóle XR-u, czyli tej rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystuje się w medycynie. Wykorzystuje się jej bardzo dużo w przemyśle. Jedna z polskich firm, byłem niedawno u nich, pokazywali mi symulację naszej w Płocku, naszej rafinerii, gdzie operatorzy maszyn, nawet z dokładnością taką, że plama oleju, prawda, w tym samym miejscu była zrobiona, a w przypadku Płocka, prawda, mówi właściciel firmy, wie pan, jakby się wspiął pan na ten komin, to pan, widzi pan tego ptaka, który lata? No, ja mówię, tam okulary oczywiście na górę. No, widzę. No, to jest jastrząb. Jakby pan wszedł teraz na ten komin, tam na samą górę, to znajdzie pan jego gniazdo.
Więc to są firmy, które pracują na potrzeby najczęściej firm zachodnich, częściowo trochę polskich, ale głównie pracują na potrzeby zachodnich przedsiębiorstw i to jest olbrzymi boom w tej chwili. Hidrodynamikowanie robią tereny? Też jest coś takiego, co się nazywa, wyciekło mi z głowy teraz. Jest taka specjalna technika, która pozwala właśnie tworzyć odwzorowanie jednym zdjęciem, tworzyć trójwymiarowe odwzorowanie przestrzeni i przełożyć to w miarę prosto na odwzorowanie w tych silnikach, które napędzają wirtualną rzeczywistość. Więc w tej chwili nastąpił ogromny spadek kosztów związanych z tworzeniem technologii VR-owych i w ogóle z rejestrowaniem materiałów trójwymiarowych. Jest upowszechnienie się materiałów 360, to pewnie zaobserwowaliście Państwo, bo tutaj rozmawiałem z Panem wcześniej, na przykład kamera Insta 360 albo kamery GoPro 360 to są już relatywnie małe pieniądze, więc w zasadzie niemal każda firma może w jakimś ograniczonym stopniu tworzyć rozwiązania 360. To nie jest pełny VR, to nie jest pełny hologram, to nie jest pełna obecność, ale obrazy, które pozwalają się obracać, rozglądać i tak dalej, i tak dalej, czasem nawet przemieszczać. Z tą technologią macie do czynienia, kiedy używacie na przykład Google Street View. Czyli jeśli klikacie tam ten obrazek na dole, prawda, zobacz to z poziomu ulicy, to właśnie obserwujecie wykorzystanie materiałów 360. A w bardziej wypasionej wersji to jest oczywiście użycie silników graficznych, na przykład Unity i odwzorowywanie już obiektów takiej w pełni, tak, że można się po nich poruszać, jakaś interaktywność jest, prawda? Kiedy się tam przenosisz do jakiegoś obiektu, to możesz rzucić kamień na przykład gdzieś tam do wodospadu albo coś tam napisać na piasku. Więc to nie wynika z faktu, że hologramy nie są że VR jest fajniejszy, tylko z relacji kosztów do korzyści. Pozwala robić dużo więcej rzeczy przy porównywalnych kosztach. Prawda? Zastosowania hologramów są domknięte do pewnych rzeczy i jak gdyby wiele więcej z tego się nie wyciągnie, natomiast VR pozwala pewne rzeczy poszerzać. No i doświadczenia pandemii, które dzisiaj widzimy. Pierwsza sprawa, obraz nie zawsze jest nam potrzebny do tego, żeby odczuwać czyjąś obecność. Wszyscy ci, którzy mieli zajęcia zdalne, pewnie wiedzą, że pierwszą rzeczą, którą robią studenci lub uczniowie w trakcie zajęć zdalnych, to wyłączają kamerę, oczywiście. Dlaczego? Bo nie działa. No dobra, nie działa. Co znaczy nie działa? Bo nie wiem, czy wiecie, że w latach 50., jeśli obejrzycie sobie Jetsonów, to zobaczycie, że tam było absolutnie, kiedy tylko pojawi się taka możliwość, natychmiast będziemy mieli wideotelefony. Jak duża część z Państwa używa funkcji rozmowy wideo? No, okazuje się, że ludzie tego nie potrzebują. Dlaczego? Bo większe korzyści daje im obecność, zapewnia głos, nie obraz. Poczucie bliskości, intymności zapewnia głos, intonacja. On przekazuje więcej informacji emocjonalnych niż obraz. W związku z tym ludzie, gdybyśmy mieli wybór mieć tylko obraz bez dźwięku, czy mieć tylko głos bez obrazu, olbrzymia większość ludzi wybiera głos. I dlatego w tych zdalnych różnych rzeczach okazało się, że my nie potrzebujemy tak naprawdę. Często okazuje się, że nie potrzebujemy obrazu. Ale więcej osób ogląda filmy niż słucha podcastu. Owszem, ale zwróćcie uwagę, że nasila się zjawisko, w którym filmiki są oglądane z napisami, prawda? Więc to też jest, chociaż i to jest też w drugą stronę, przepraszam, bo chciałem podać inny przykład. Często w samochodach ludzie słuchają materiału wideo, czyli słuchają YouTube'a. To jest też coraz częstsze zjawisko, że pewne materiały są słuchane, nawet niektóre filmy ludzie robią coś, prawda, w kuchni, słuchają telewizji, prawda? Więc tutaj to przełożenie jest takie, że jest sporo sytuacji, w których głos jest dla nas ważniejszy niż obraz, co powoduje, że znowu to jest ten czynnik, czy hologram jest nam naprawdę potrzebny. Lekcja druga z pandemii. Izolacja może wzmagać produktywność. To, co to oznacza? Oznacza to, bo były eksperymenty przeprowadzane w pandemii z hologramami.
Część firm zainwestowała w tak zwane wirtualne okno. Cóż to było wirtualne okno? Był to nawet nie hologram, tylko ekrany. Czasem ekrany, czasem były używane do tego, bo też uważano, że okej, dobra, może ekran jest złym pomysłem, bo jest 2D, więc zróbmy 3D, zróbmy hologram prawdziwy. Robiono tak, że łączono ze sobą pokoje, czyli na przykład w Brisbane w Australii był open office, prawda, gdzie ludzie siedzieli, czy w jakimś tam pomieszczeniu siedzieli pracownicy tej firmy i byli połączeni bezpośrednio z biurem w Londynie, gdzie była druga część tego zespołu, siedziała też w biurze i byli połączeni za pomocą takich ekranów, które nadawały cały czas, prawda? To nie były spotkania, one były po prostu cały czas włączone. I badano, w jaki sposób to wpłynie na produktywność. Okazało się, że nie było jakiegoś, znaczy niezbyt dużo się zmieniło. To znaczy były pewne obszary, w których tak naprawdę ta jakość się trochę pogorszyła, były pewne obszary, w których się polepszyła, ale w gruncie rzeczy takie rozwiązanie nie było żadnym game changerem. A nawet w pewnych obszarach okazało się, że zespół kontrolny, który pracował asynchronicznie, to znaczy nie miał bezpośredniego połączenia, tylko łączył się zdalnie, że te zespoły działały lepiej. Bo okazało się, że dzielenie się zadaniami, rozchodzenie się do tego, żeby je wykonać w samotności czy w pewnej izolacji, wykonanie zadania, wrócenie z wynikami, wymiana informacji i znowu rozejście się, jest bardziej skuteczną metodą działania niż takie poczucie, że cały czas siedzimy w tłumie, prawda, i cały czas na siebie patrzymy i cały czas jesteśmy razem ze sobą. Wbrew pozorom to nawet na morale niezbyt dobrze działało. Więc czy naprawdę chcieli, znaczy znowu pojawia się pytanie, czy bo patrząc z punktu widzenia inwestora, zadajemy sobie pytanie, czy klient chciałby, żeby trójwymiarowy obraz jego babci stał cały czas w jego pokoju. No, więc. No i to powiedzieliśmy, że czasem więcej widać, kiedy mniej widać, czyli możliwość skupienia się na jakimś wąskim kawałku jest czasem dużo bardziej użyteczna, dlatego wbrew pozorom naukowcy nie wyrywają się do używania hologramów. To nie jest tak naprawdę wcale taka najważniejsza dla nas grupa docelowa, która, bo można było powiedzieć, o, szpitale, lekarze i naukowcy na pewno by chcieli mieć takie fajne wyświetlacze holograficzne, no bo oni mogą sobie tam zwizualizować gwiazdę. Mogą to zrobić inaczej, prawda? Te symulacje mogą być przeprowadzane w taki sposób, że oni uzyskają wyniki bez tracenia pieniędzy na skomplikowane obrazy 3D. Dużo więcej pieniędzy można zarobić właśnie, tak jak już mówiłem, poza nauką i poza medycyną, czyli w rozrywce, prawda? Tam, gdzie ludzie wychodzą gdzieś i chcą się zobaczyć coś fajnego, więc tam najwięcej jest potencjalnych możliwości. Czy to oznacza, że nie potrzebujemy w ogóle hologramów? Nie. Tylko musimy zdać sobie sprawę, że ich zakres zastosowań jest dużo węższy, niż sobie wyobrażamy. I dlatego postępy tych hologramów są wolniejsze, niż moglibyśmy oczekiwać. W tej chwili nastąpił pewien przełom technologiczny, oczywiście, ze względu na różny progres w obszarach elektroniki i tak dalej. Hologramy potaniały, zrobiły się bardziej dostępne i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest taki game changer, który sprawi, że w każdej kuchni, w każdym pokoju będzie stało jakieś urządzenie do odtwarzania holograficznego. Bo tak jak już powiedziałem, nie ma na to wbrew pozorom rynku. Są pewne obszary, gdzie te hologramy są użyteczne i przydatne i będziemy je mogli obserwować coraz częściej jako narzędzie właśnie marketingu i reklamy, czyli na ulicy będziecie Państwo mieli szansę spotkać hologramy, będziecie mogli je spotkać w kasach do kina, przed wejściem do galerii handlowych, czy w muzeach, czy w parkach rozrywki, czy w jakichś tam centrach nauki i technologii. Tam to będzie się coraz szybciej rozwijało, prawda? Będzie tego coraz więcej, nawet w mniejszych placówkach będzie można coś takiego spotkać. Tutaj będzie tego coraz więcej, natomiast w życiu codziennym niekoniecznie. Potrzebujemy, ale tylko wtedy, kiedy praktyczność dorówna fajności, prawda? Kiedy będziemy mieli poczucie, że ta technologia daje nam więcej niż powinniśmy. Są takie wąskie zastosowania. Próbowano wykorzystać to w medycynie do badania, do wykorzystywania, do wizualizacji na przykład zdjęć rentgenowskich, ale tak jak mówię, rzeczywistość wirtualna w tej chwili zdaje się oferować równie dużo, a nawet więcej, bo ona pozwala jeszcze nałożyć dodatkowe warstwy informacji.
coś, czego hologram nie potrafi. Czyli pozwala również na przykład przesuwać warstwy obrazu, nakładać na to, na przykład po kliknięciu pojawiają się wyjaśnienia, objaśnienia, dodatkowe filmiki, instrukcje. Jest na przykład takie zastosowanie w przemyśle HoloLens, w którym HoloLensy w ogóle są niemalże takim standardem przemysłowym, że pracownik, który montuje maszynę, nie musi dzwonić, jeżeli natknie się na jakiś problem, nie musi dzwonić, znaczy może zadzwonić również, połączyć się i to może być połączenie też wideo ze swoim przełożonym czy z jakimś operatorem, który mu podpowie, jak rozwiązać ten problem. Może mu pokazać to, co widzi. Kamera może mu przetransmitować obraz również z okularów, na co aktualnie patrzy, ale przede wszystkim może skorzystać już z nagranych materiałów. I to jest względnie proste stworzenie takich materiałów, bo są do tego odpowiednie narzędzia edycji, są gorące punkty, że wystarczy przesunąć, prawda, kontroler w odpowiednie miejsce albo nawet nacisnąć, to najczęściej przyjmuje postać takich opasek. Klikasz, rozwija ci się menu, prawda, obejrzy materiał instruktażowy, w jaki sposób zmontować rower, aha, tutaj coś tam. Nie musisz wchodzić do YouTube'a, bo ten materiał, albo może być to też YouTube, czemu nie? Wyświetlasz to sobie, tą instrukcję, aha, czyli tu należy to przekręcić w prawą stronę, przekręcasz i już, prawda? Więc to jest ważne i dlatego VR w medycynie w tej chwili też zaczyna nabierać tempa i wyprzedza zdecydowanie rozwiązania holograficzne na różnych poziomach, a przemysł, wojsko, jak wiecie Państwo, olbrzymie zakupy ze strony armii amerykańskiej HoloLensów właśnie z tym związane, ponieważ VR pozwala też uzyskać jeden efekt, który jest ciężki w hologramach, mianowicie pamięć mięśniową. Przykład. Technicy medyczni byli szkoleni, w jaki sposób przeprowadzać operacje. Jeżeli używamy do tego VR-u, XR-u, czyli rozszerzonej rzeczywistości lub VR-u, to po bardzo krótkim okresie powtórzeń oni już w zasadzie znali procedurę na pamięć. Osoby, które to wykonywały z książką w ręku, robiły to znacznie, znacznie dłużej i popełniały zdecydowanie więcej błędów. Więc wszędzie tam, gdzie uczymy ludzi poprawnego postępowania i wymaga to zapamiętania na poziomie ruchów, to uzyskujemy gigantyczne wzrosty wydajności. I dlatego właśnie maszyny, urządzenia są najczęstszym zastosowaniem technologii 3D, przede wszystkim okularów rzeczywistości wirtualnej, bo po prostu operatorzy koparek, dźwigów, maszyn, urządzeń, technicy naprawiający czołgi, żołnierze, piloci i tak dalej, kierowcy coraz częściej uczą się czy szkolą się za pomocą technologii VR-owych. Gdzie jeszcze zostają takie obszary, w których te hologramy mogą ewentualnie konkurować z VR-em? Wizualizacja danych, w których potrzebna jest bardzo wysoka rozdzielczość. Okulary VR, jak Państwo wiecie, tą rozdzielczość mają ograniczoną, więc jeśli zależy nam na bardzo precyzyjnym odwzorowaniu czegoś z dokładnością, jeszcze to jest ważne, bo tutaj to chyba było pokazane na filmie, część hologramów pozwala na zbliżenie, czyli za pomocą lupy możesz oglądać hologram i widzieć przybliżenie, na przykład właśnie Solid Light na to pozwala, prawda? Że biorąc lupę możesz zobaczyć łuski na grzbiecie tego kameleona. No, to niby też jest możliwe do uzyskania w VR-ze, ale jednak wrażenie jest trochę gorsze. Dopóki te okulary się nie poprawią, nie dramatycznie nie podniosą rozdzielczości, będziemy mieli z tym problem. Zawsze będzie też to poczucie, że tu, prawda, jest ta maska, prawda? W przypadku edukacji, treningu i szkoleń, zwłaszcza tam, gdzie chcemy zobaczyć skalę, czyli wchodzimy nieprzygotowani, nie zakładamy żadnych okularów, wchodzimy i chcemy coś zobaczyć w pełnej skali, czyli, nie wiem, zobaczyć na przykład jakiś zabytek archeologiczny, jakieś wymarłe zwierzę, czy zobaczyć coś w działaniu, jakiś duży obiekt, który to jest idealne zastosowanie, prawda? Czyli w edukacji, wszelkiego typu edukacji i szkolenia, gdzie chcemy coś pokazać w dużej skali, z dużej objętości, z dużą dokładnością. Tam hologramy mogą, a nie ma znaczenia przenośność tych instalacji, czy właśnie koszty. Tam jest to do zastosowania. Przeżycia, to już mówiłem, niektóre formy komunikacji, tam gdzie są relacje, tu postawiłbym ogromny znak zapytania, bo to jest coś, na czym bazują dzisiaj różne startupy,
które chcą stworzyć coś w rodzaju, jak mi powiedział jeden z założycieli takiej firmy, jego marzeniem jest stworzyć takie trójwymiarowe lustro. Czyli w łazience, jak już skończysz myć zęby, czy tam w przedpokoju, pyk, prawda, połącz się tam z Kowalską, wywołujesz Kowalska, podchodzi do lustra, o cześć, prawda, tego jest, i możesz z nią porozmawiać face to face, jak wyglądam, dobrze, a ty, świetnie, prawda. Nie jest to narzędzie do takiej codziennej konwersacji, bo jest niewygodne, nie zabierzemy go ze sobą, ale oni obstawiają, że jeżeli by uzyskali właśnie taki efekt, że można, że byłoby to lustro, czyli coś, co można umieścić w domu bez straty przestrzeni, to że może ten czynnik budowania relacji jakoś odegra swoją rolę taką, że można na tym zbudować funkcjonujący biznes. Ja stawiam przy tym duży znak zapytania, ale część firm, które inwestują w hologramy, obstawia również poza tymi pozostałymi elementami, obstawia również ten element, tak jak tutaj ta firma, którą pokazywaliśmy, która wystąpienia publiczne, prezes chce się zwrócić do swoich pracowników, prawda? Czy chcesz się pojawić jako trójwymiarowy awatar, to coś takiego może być. Czy wannie, jakby to lustro było, to sesje terapeutyczne? Myślę, że ludzie wymyśliliby wiele innych kreatywnych zastosowań. Więc tak jak już mówiłem o HoloLensach, dzisiaj raczej idziemy w tą stronę. Rynek, jeśli spojrzymy na same technologie VR, znaczy na same technologie holograficzne, nie mówię o VR-ze, bo VR to cały świat w zasadzie, ale jeśli mówimy tylko o samych hologramach, to jest głównie Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Korea, Chiny. Co ciekawe, również kraje Republiki Środkowoazjatyckie, Indie. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałem, to jest skierowane najczęściej do klientów biznesowych, którzy mają bardzo bogate kieszenie, więc również kraje surowcowe, prawda? Czyli tutaj pojawia się Kazachstan, dlatego tutaj w tych okolicach. Tam te instalacje się gdzieś tam sprzedają i to są też, nie wszystkie, ale niektóre miejsca, tak jak Japonia, czy Korea Południowa, czy Stany Zjednoczone, są miejsca, w których się również w nie inwestuje. No i to na tym byłbym chyba w stanie zakończyć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Czy jakieś pytania, dyskusja, głosy, oburzenia? No. Słucham. Pierwsze to będzie dotyczyło tej elektromobilności, o której wcześniej pan doktor wspomniał, że natężenie prądu w niektórych miejscach jest za małe, dlatego nie ma tych stacji. A czy są już jakieś projekty, gdzie na przykład AI bada miejsca, w których można to zagwarantować to, że ta energia by była, albo że bada, gdzie warto by było to postawić, a gdzie uniknąć, bo zbudowanie tego jest zbyt kosztowne? Jak Państwo wiecie, w tej chwili rozwiązanie prawne wygląda w ten sposób, że każda wspólnota mieszkaniowa może zainstalować Państwu stację ładowania samochodu elektrycznego pod warunkiem, że na własny koszt wykonacie Państwo ekspertyzę, czyli zamówicie sobie usługę osoby, człowieka, nie sztucznej inteligencji, która wykona taką ocenę tej instalacji elektrycznej, dopuści możliwość zastosowania takiego gniazdka i to, co ważne, czego nie zrobi AI, pod nią się podpisze. Dlaczego to jest ważne? Że zdarzały się takie historie i w Polsce niestety też się zdarzyła, ale to było akurat nie w przypadku samochodu elektrycznego w pełni, tylko tak zwanej hybrydy, że jedna z hybryd się zapaliła w garażu podziemnym, co spowodowało spalenie się połowy budynku. Ogromne straty, ludzie, prawda, i dlatego większość wspólnot mieszkaniowych w Polsce nie pozwala na ładowanie samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. Jest zakaz, nie wspominam już tylko wyłącznie o tym, że nie ma liczników. Ludzie, jak wiecie, jak ktoś ma samochód elektryczny i podłączy go do wspólnego gniazdka, to zaraz jakiś dobrodziej przyjdzie i wyłączy, dlatego że Polacy uważają to za kradzież ze wspólnych zasobów, dlaczego mam płacić za cudze ładowanie samochodu, ale również uzasadnienie jest tutaj względami bezpieczeństwa, prawda? No bo te gniazdka nie są przystosowane do ładowania i dlatego się... No i ta rewolucja się opóźnia, prawda? Jak masz dom, w porządku. Jak jesteś studentem Koźmińskiego, proszę bardzo, tam są ładowarki przed szkołą. Natomiast elektromobilność w Polsce to głównie hulajnoga elektryczna, więc to jest chyba najczęstszy, albo rower elektryczny. A drugie pytanie?
Czy te 360, jak mamy kamery, to czy te czujniki są wykorzystywane w przemyśle na przykład w łopatach, w koparkach, że może operator założyć sobie gogle i patrzeć, co jest... Jest jeden z takich kierunków do robotyzacji, czyli do zdalnej telepresence, ale telework również. Czyli są takie pomysły maszyn i urządzeń, które nie wymagają operatora, czy raczej operator jest opcjonalny. Czyli kabina służy do tego, że można do niej wsiąść, w razie potrzeby ją pokierować, ale zasadniczo maszyna działa w trybie zdalnym, to znaczy ma kamery i jest jakiś operator gdzieś tam kilometrów dalej, czasem tysięcy kilometrów dalej, który tą maszyną steruje. I wykorzystując całą masę różnych właśnie, nie tylko czujników, ale przede wszystkim kamer, on może sobie i używając właśnie okularów 3D, znaczy wirtualnej rzeczywistości, może po prostu tą maszyną sterować. Takie eksperymenty są robione, one są szczególnie użyteczne tam, gdzie ci operatorzy są rzadcy. To znaczy w tym sensie, że ich jest ciężko o ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Ale inny kierunek to jest kierunek w stronę po prostu automatyzacji, bo pewne działania operatora mogą być zastąpione właśnie przez sztuczną inteligencję. Więc są takie jak gdyby dwa kierunki. Jednym to jest zastępowanie tych drogich ludzi przez sztuczną inteligencję, która częściowo ich zastępuje, a drugi kierunek to jest właśnie zdalny nadzór i kierowanie nimi. I nad tym się eksperymentuje, w to się wkłada sporo, coraz więcej pieniędzy, bo chodzi po prostu o to, żeby nie musieć, łatwiej jest przerzucić maszynę niż człowieka. Jeżeli mamy do wykonania jakąś pracę, na przykład wykonanie jakichś skomplikowanych prac w jakimś tam miejscu, to prościej jest użyć do tego, użyć sprzętu niż przerzucać ludzi. Przykład autentyczny i niedawny. W czasie pandemii jedna z firm niemieckich musiała, pandemia wybuchła i lockdowny w momencie, kiedy ona uruchamiała linię produkcyjną w jednej z fabryk w Meksyku. Zwykle to jest tak, że pakuje się całe towarzystwo do samolotu, czyli techników, specjalistów, inżynierów, nadzoru, pakuje się do samolotu, oni lecą biznes klasą oczywiście, lecą na miejsce, tam się wynajmuje jakiś lepszy lub gorszy hotel i oni tam w hotelu siedzą na przykład przez pół roku i pilnują uruchomienia tej linii produkcyjnej. No w tym przypadku było to niemożliwe i tak trochę z rozpaczy firma wykorzystała właśnie, kupiła hurtem ileś tam tych HoloLensów, wręczyła je tym Meksykanom, prawda, a niech się dzieje wola nieba. Załadowali te HoloLensy im na głowę i powiedzieli, dobra, teraz Juan czy tam jakiś tam inny Marcel bierzesz i teraz tu będzie ci w głowie mówił jakiś Dietrich, na co masz patrzeć i co masz przykręcać, prawda. No i było duże zaskoczenie, że to wyszło, że udało się bez nadmiernych kosztów i strat, używając miejscowej siły roboczej, korzystając z instrukcji i właśnie z tej teleobecności, udało się przeprowadzić dosyć skomplikowaną, kosztowną i ryzykowną operację, jaką było uruchomienie tej linii technologicznej, co natchnęło bardzo dużą liczbę firm nadzieją, że to jest coś, co już teraz można robić. Więc coraz więcej firm zaczyna o tym realnie myśleć, prawda? O zdalnym nadzorze. Widziałem ostatnio taką instalację. Firma tworzy wirtualne bliźniaki, czyli tworzy wirtualny obraz fabryki. No i pokazywali, właśnie tak się chcieli pochwalić, ale w końcu znaczy widziałem tylko fragment tej demonstracji w końcu, bo nie chciałem już tam łazić, prawda? Bo zakładamy, oni używali akurat Oculusów. Zakładamy okulusy i to jest dla ekipy elektryków, którzy chodzą po takim wiernym odwzorowaniu fabryki, a raczej hali montażowej, hali fabrycznej i przyciśnięciem kontrolera, de facto to się pokazuje tak jakby to była opaska na ręku, czasem są to autentyczne opaski. Przyciśnięciem opaski na ręku wyświetlały się, można było wyświetlić taką warstwę, że podświetlały się kable elektryczne, skrzynki z bezpiecznikami. I kiedy była awaria, oni byli uczeni w tej symulacji, w jaki sposób odnajdywać te punkty, które się najczęściej psują. Tam się pojawiały też, była też nałożona taka warstwa informacyjna, które skrzynki psują się najczęściej, jakie jest prawdopodobieństwo statystyczne wystąpienia awarii na tych odcinkach tej linii elektrycznej. Więc oni po prostu znali na pamięć niemal, gdzie przebieg tych wszystkich kanałów, którymi biegły kable. No bo jak przebiegli się 300 razy po tej
bo tej wirtualnym odzwierciedleniu fabryki. Zaleta była taka, że wtedy ci elektrycy biegali po pustym magazynie, a nie po realnej, nie po realnej hali. Nie przeszkadzali po prostu ludziom, którzy tam pracowali. Czyli mogli odbywać szkolenia równolegle wtedy, kiedy się odbywała normalna produkcja. I takich rzeczy jest coraz więcej. Też robi się takie rzeczy, że właśnie doświadczony pracownik zakłada HoloLensy, wykonuje jakąś pracę, a uczeń niejako widzi to jego oczami. Też są takie eksperymenty. Jak się nazywało to środowisko do tych szkoleń? Engage. Engage. To w jakim języku? W języku angielskim. W polskie się... Raz chyba tylko zdarzyło mi się, że widziałem po polsku, ale mogą się zdarzać, bo to jest teraz się wyszła nowa wersja tego środowiska, więc. Do szkoleń takich otwartych nie ma żadnego problemu, można się zapisać. Ale żeby prowadzić. To już tak, jest wersja demo oczywiście, ale w wersje takie komercyjne to są komercyjne. W sensie jak chce się być wykładowcą, prowadzić i stworzyć sobie swój wykład, no to trzeba za to zapłacić, jest tam subskrypcja. Teraz nie pamiętam ile wynosi, bo na szczęście za to, ja nie musiałem za to płacić. Ktoś za to płacił, ale to jest ich model biznesowy. Zakładają, że takich szkoleń wirtualnych będzie coraz więcej i chcą na tym zarabiać, prawda? Więc jest demo oczywiście, ale... Natomiast oglądać w większości przypadków można. Wiele z tych wykładów jest otwartych. Kiedy na Teamsach będzie podłączenie, że już przyciskiem wchodzimy do tego? Najpierw odpowiem na pytanie. Mhm. Ale w sensie, że ja bym się chciał sklonować, czy że ktoś chciałby sklonować mnie? Nie wiem, czy świat jest na to gotowy, powiem szczerze. Dwóch takich jak ja. Mhm. Jak tego. Klonowanie teraz jest ten, a świnie się udało sklonować taką samą ogólnie. Czy tam tak samo jak hologram? Znaczy, ujmę to w ten sposób. Z klonowaniem jest tak, że my mamy naturalne klony. Moja żona się nimi kiedyś zajmowała, to są po prostu bliźniaki. I klony istnieją od milionów lat, bo po prostu bliźnięta jednojajowe są po prostu klonami i tyle. Więc prowadzi się od dawna eksperymenty i badania dotyczące tego, jak funkcjonują ludzie, którzy mają identyczne DNA. Jak Państwo wiecie, była niedawno taka sprawa, że dwóch braci identycznych jednojajowych bliźniaków prowadziła samochód. Był wypadek, ale niestety nie można było ustalić, który z nich prowadził, no bo ślady DNA były takie same, więc... Krzyżuj budowy, tak króciuteńko, jeśli można. Ja powiem szczerze, jestem, nie powiem, że na nie, bo są zastosowania, kiedy wodór jest bardzo użyteczny. To jest przede wszystkim heavy duty, czyli no, jako że zajmuję się sektorem kosmicznym, to wiadomo, że wodór jest mi bliski. Ale w przypadku takich zastosowań przemysłowych na pewno jest dużo lepszy niż baterie, bo każdy ciężki sprzęt, waga baterii, jeśli chcemy dostarczyć odpowiedniej mocy, rośnie wykładniczo. Więc jeśli chcemy zrobić jakąś ciężką maszynę, która by była oparta wyłącznie na bateriach, to te baterie zaczynają ważyć więcej niż ona może unieść. Więc z tego powodu wodór ma dużą większą gęstość energetyczną, czyli można zapewnić większą moc przy mniejszej objętości zbiorników i jest sam z siebie jest lekki, prawda? Natomiast moim skromnym zdaniem to jest takie trochę wracanie po śladach, czyli wracamy znowu do spalania czegoś, co jest nieefektywną metodą, bo każda wersja spalania to jest mniej więcej maksymalnie 30% energii zawartej w paliwie zużywamy, czy uzyskujemy, więc lepiej by było, żebyśmy włożyli wysiłek w tworzenie lepszych baterii, lepszych magazynów energii, bo one dadzą nam dużo więcej możliwości, prawda? Żeby wygenerować energię do załadowania do jakiejś baterii, możemy użyć różnych metod, możemy użyć energii fotowoltaicznej, możemy użyć spalania czegoś, czyli generatora zwykłego, może być to woda, może być różne zjawiska, mogą dostarczyć nam energii elektrycznej i możemy, to jest jak uniwersalna waluta. Dzisiaj elektryczność jest czymś w rodzaju uniwersalnej waluty. Można ją bardzo łatwo zamienić na cokolwiek innego.
Natomiast energia chemiczna i praca ma węższe zastosowania, więc z tym wodorem to tak, no tak, jest to jakieś rozwiązanie i rozwiązuje całą masę problemów, ale jakbym tak myślał w perspektywie 20 czy 30 lat, to okej, ale lepiej by było, żebyśmy szli w stronę większego zapakowania energii w bateriach. Okej. Ostatnie. Są jakieś startupy, które prowadzi pan doktor i warto je obserwować? Takie, które mógłbym zareklamować, w sensie, które są w tej fazie, żeby już można było o nich szeroko mówić, to jest jeden fajny, nie wiem na jakim są etapie, bo już nie pracuję z nimi, to było Bizonte, jest taki fajny, bo startup, takie zmienna geometria robota podwodnego. Jest taki startup, który stworzył robota, który zmienia swój kształt i pozwala wykonywać prace podmorskie na bardzo takim wysokim poziomie i są na etapie komercjalizacji. Znaczy oni już sprzedają swoje rozwiązania, po prostu szukają klientów. Zresztą robiliśmy staże dla naszych studentów Bizonte. Oni mieli za zadanie wyszukiwanie klientów dla, czy nawiązywanie, że robili taki wywiad gospodarczy, czyli właśnie tak naprawdę. Jest to startup, nawet tutaj, które potrzebują czasami ludzi do nich. Najlepiej się zgłosić do naszego Kozmiński Business Hub. My mamy taką firmę, spółkę zależną, która zajmuje się komercjalizacjami i ona organizuje różne spotkania, między innymi laotony, czyli takie hackatony, takie noce, podczas których rozwiązujesz problemy. No, jest taki konkurs, podczas którego studenci rozkładają tu te materace na korytarzu, nie śpią całą noc i głowią się na przykład, w jaki sposób sprawić, żeby na przykład na rzecz samorządów ostatnio rozwiązywali problem, jak identyfikować źródła zanieczyszczeń, albo jak zapewnić optymalny wywóz śmieci, albo rozwiązywali problem Polfarmy, chyba, jeśli dobrze pamiętam, związany z zarządzaniem czymś tam. Więc można się zgłosić do tego, jeśli są organizowane różne konkursy Kozmiński Business Hub, więc można się tam włączyć. My też mamy współpracę z jakimiś instytucjami, z międzynarodowymi różnymi szkołami biznesu, które też włączają nie tylko studentów, ale też uczniów. Ale myślę, że więcej pani dziekan by mogła powiedzieć o współpracy z liceami akurat, jeśli tego dotyczy. Dzięki. Tak? Jeszcze? No, pytania. Czy można przewidzieć, że ta technologia będzie używana w domu na równi z telefonami? No, jeśli tak, to... Tak jak powiedziałem, moim skromnym zdaniem, nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. Nie dlatego, że nie będziemy mogli, tylko pytanie, czy będziemy chcieli. Jak sami pewnie Państwo zauważyliście, ja dużo inwestuję, bo jestem po prostu powiązany ze środowiskami VR-owymi i w Platformie Przemysłu Przyszłości zajmuję się między innymi zjawiskami związanymi z VR-em, z wykorzystaniem druku, no druku 3D to mniej, ale akurat VR-u. Więc jak dla mnie, ja bym chciał zastąpić to Google'ami, ponieważ pracuję w VR-ze i ci z Państwa, którzy mieli możliwość, one są jeszcze ciągle mało wygodne i tak dalej, ale to poczucie wolności, jaką daje możliwość rozłożenia sobie ekranu, wsiadasz sobie na kanapie, prawda? Odpalasz sobie dowolne środowisko pracy, na przykład odpalasz sobie, a chcę być dzisiaj w kawiarence w Paryżu. Okej, deszcz pada, tu łazi jakiś kot, tu coś miałczy, jakaś muzyczka, ludzie się kręcą, albo się nie kręcą, możesz ich wyłączyć. No i rozkładasz sobie ekrany, prawda? W domu mam gigantyczny, taki szeroki ekran panoramiczny, normalny, ale poza tym w VR-ze to nie muszę go mieć. Po prostu rozmieszczam sobie okna i na jednym leci tam e-mail, prawda? Na drugim przygotowuję prezentację na zajęcia, na trzecim podglądam media społecznościowe. Jedyna trudność, którą wciąż jeszcze mamy w tej chwili, bo już mamy na przykład możliwość odwzorowywania obiektów, więc mogę zaznaczyć w VR-ze moje realne meble, więc nie obijam się o nie, tylko siadam. Jest możliwość włączenia podglądu na żywo, jakby ktoś przyszedł bez zdejmowania okularów, przełączamy pyk, a przyszła żona, cześć, prawda, a ty znowu w VR-ze. Można sobie porozmieszczać też te różne rzeczy, po prostu jest problem z klawiaturą. Bo jest oczywiście technologia, która pozwala dzięki kamerom śledzić ruchy palców, ale ona jest ciągle mało precyzyjna. Czyli
nie jest, znaczy jest to, jest takie mieszane wrażenie, jest niby wygodna, ale trochę niewygodna, prawda? Wygodna, no bo mamy gigantyczną, możemy mieć klawiaturę, na której sobie tak piszemy i są pewne rzeczy, które szybko się pisze, na przykład, nie wiem, tam jakoś, jakiś wpis na mediach społecznościowych, gdzieś na Insta, prawda? Ale w którymś momencie chcemy coś zrobić, coś wykonać, jakiś gest i okazuje się, że on źle odczytuje te gesty i więc jest takie mieszane wrażenie, prawda? Plus jeszcze obciążenie karku, ciężar tego, prawda? Wentylacja. Więc jeszcze myślę, że jakieś 5 lat, ale za 5 lat... Taśmę nakryjemy na obraz, jak wygląda. Nie tam, nie, nie, bo to niepotrzebne. To, tak jak mówię, to jest technologia laserowa, czyli zakładasz, ja zakładam właśnie, załóżmy, że HoloLens 5.0, prawda? Zakładam, przychodzę do Państwa, prawda? I tutaj z jednej strony widzę podgląd tego, tak jak tutaj widzę, podgląd notatek. Nie muszę spoglądać na ekran, mogę cały czas utrzymać kontakt wzrokowy z publicznością i tylko pyk, prawda? Albo i wszystko mi się pokazuje. No. Dziękuję serdecznie.